kilka, które pan tak siedzieli. To dawno, to pan ma inną perspektywę historyczną. Ja mam na myśli te, kiedy się formowała współczesna cywilistyka, powiedzmy na przełomie XIX i XX wieku. To w ogóle jest i to zniekształca jakby normalny tok pertraktacji czy negocjacji umownych i tak dalej, i że najpierw trzeba zawrzeć umowę, zanim się ją zawrze, to się nie jest związanym, a jak się ją zawrze, to już się jest związanym. Wszelkie rozróżnianie tutaj jakichś przedwstępnych stadiów nie ma sensu. No i podobnie te klauzule aduzyjne, które oczywiście genetycznie się wiążą z tymi ogólnymi warunkami, wzorami umów właściwie. I tutaj dopiero to się okazało palącym problemem, że oczywiście się stawiało konsumenta przed taką alternatywą i to mówi, że albo podpisujesz, a możesz nie podpisywać tej umowy, jeżeli się ona komuś nie podoba. Ale tutaj zainterweniowała, można powiedzieć, władza publiczna i ja to widzę przynajmniej jako historyk, jako pewien ciąg, tutaj można powiedzieć, pewnych środków zdających się sumarum do publicyzacji prawa prywatnego znowu też tak. Zresztą ta nadopiekuńcza kulka i kontrahendo, ale rzeczywiście to okazało się konieczne, ponieważ mamy do czynienia z faktyczną nierównowagą podmiotów. Duże przedsiębiorstwa, często takie ponadnarodowe, one mają wszelkie możliwe środki, żeby do konsumenta wykorzystać, ale oczywiście spotykają się również w tej chwili z odpowiednią odprawą przez właśnie ochronę konsumentów, które są w Unii Europejskiej. Także jest to rzeczywiście temat taki ciekawy, ponieważ on jest cały czas tutaj w ewolucji i coraz bardziej się rozszerza ta sfera ochrony konsumenta. Być może słyszymy w referatach, że ona jest niedostateczna, prawda? Ale w każdym razie z punktu widzenia takiej klasycznej cywilistyki, wchodzącej jakby z matu równości stron, no to się już znajdujemy gdzie indziej. Zwłaszcza, że taka tradycyjna ochrona słabszego, ona polegała na wiązaniu pewnej ochrony do właściwości podmiotu. Niedojrzały, tam niepełnoletni, często jeszcze w dawniejszych systemach kobieta i tak dalej, oni podlegali ochronie, bo byli podmiotami słabszymi. Natomiast teraz się to przywiązuje do roli społecznej i taką rolą jest na przykład rola konsumenta, która jest, no nie jest właściwością osoby, tylko jest rolą społeczną. Jesteśmy konsumentem dzisiaj rano, a dzisiaj po południu nawet producentem. I tak to, proszę Państwa, wygląda, ale nie chcę oczywiście wchodzić na ten teren, którego nie znam tak do końca i bardzo się cieszę, że został on podjęty, ten temat, i życzę Państwu owocnych obrad. Dziękuję.